I spend too much time just getting ready. Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, Co tu się wydarzyło? Wszystko wyciągnąłem, wszystko co było. Cały nasz grajdołek wyciągnąłem w to miejsce i będziemy w końcu to ogarniać, bo musimy wymienić garderobę. W garderobie mamy jeszcze zimowe płaszcze. Przecież no. Gdzie teraz zimowe płaszcze? I trzeba zrobić na wakacyjne rzeczy. Plus kupiłem tutaj całą stertę. Kupiłem takie worki, gdzie się odsysa powietrze, żeby po prostu to fajnie poukładać. I będziemy segregować na te rzeczy rozmiarami, nie? Tak jak będzie na przykład od, nie wiem, 1 do 3 miesiąca i wszystko w te worki odessamy powietrze odkurzaczem i to będzie takie zgrabne. Jest jeden plus. No! Znaleźliśmy, wiem, że nie wiecie co to jest na pierwszy rzut oka, bo ciężko się skapnąć, ale to jest to, co Aga kiedyś zgubiła, bo nie... Co ty gadasz? Dlaczego ja? Kurczę, a ja ci powiedziałem, włóż do worka to jest element basenu na kulki. No. Cały ten pokrok, który był wyprany. Ja mówiłem, prosiłem, błagałem, daj to do tego worka, żeby było w jednym miejscu. Nie. Dopiero wszystko wyrzuciłem i patrzcie ile tych rzeczy jest i dopiero teraz znalazłem to. I jak to znalazłem, mówię, Aga, patrz, znaleźliśmy, nie? No i tak to było. A teraz w tym worku jest basen z kulkami. Tak, dokładnie. I ale nie pokazujemy go Nadi, dopóki nie posprzątamy tego wszystkiego, bo jak będą widać... Jeszcze, bo oprócz ciuchów będą jeszcze kulki i to... Nie, to będzie jakaś masakra. Już jest masakra. Tak. Ja nawet nie mam gdzie przejść. No ale też zwróćcie uwagę, że jest widno, a jakby to skończył, na pewno będzie ciemno, albo widno następnego dnia. Jestem pod wrażeniem. Nie sądziłam, że to aż tak wciągnie. No ja tak. Minęły z 2 godziny, ale my naprawdę posegregowaliśmy sporo, sporo ubrań. To są wszystkie takie noworodkowe. 3-6, czyli takie... Później. Nie wyciągaj! Nie wyciągaj! Tam tu, dalej są jeszcze większe. A tu zbieramy od 6 do 12. Ale mówiłam wam, że zamówiłam sobie kolejne leginsy, tym razem takie neonowe, żeby mieć na ten okres taki wakacyjny, takie mocniejsze kolory. I powiem wam, że ja myślałam, że to wszystko to jest to samo, ale niestety, no to jest taki ściągacz, one mają dużo cieńszy materiał i jak ja je ubrałam na siebie, było widać dosłownie wszystko, w sensie nie, że prześwitywały, tylko no... Jak ktoś ma celulit, no to doskonale będzie to widać, a wiadomo, że przy treningu pośladków, no to spinamy te pośladki i ten celulit po prostu wychodzi na wierzch i tak jak tamte leginsy to maskują, tak te pokazują dosłownie wszystko. Także mimo, że kolor jest cudowny, bardzo, bardzo mi się podoba ten kolor, to niestety zwracam te leginsy. Kolejną rzeczą do zwrotu jest zamówienie z H&M-u. Tutaj zamówiłam na takie spodenki, to jest 3 pary. Jedne, drugie i tu jest trzecie. Drugi zestaw. Chyba to samo, tylko po prostu inny wzór. Wziąłem jej rozmiar 86 i przed chwileczką jej mierzyłam. Są całkowicie za duże. Tutaj jest taka bluzeczka, może wam ją rozpakuję. Tutaj wiązana na szyję z takim łańcuszkiem. Bardzo ładna, ale zamówiłam rozmiar M i też jest całkiem za duża, to po pierwsze. A po drugie jest bardzo króciutka, ona nawet pępka nie zakrywa. Więc no nie mój styl, a kosztowała chyba 80 zł, więc no zdecydowanie nie warto. Już będzie! Jeszcze nie jest tak, jak powinno być do końca, ale... A jak ściągniesz i wyciągniesz buciki, tata obsypie cię kulkami. Będą kulki! Gotowa? Co to jest? My hands are shaking all of the time when you're around me.
kolejnym filmie na moim kanale. Zadzwoniłam dzisiaj rano do mojej siostry i się pytam, czy ma kogoś w salonie z klientów, bo jak nie, to ja chętnie się przywitam z wami właśnie w tym miejscu, bo uznałam, że wiecznie się z wami witam albo w kuchni, albo w samochodzie, więc czemu by nie wykorzystać takiej ładnej scenerii, którą tutaj stworzyła, żeby nie było, że przyjechałam tu specjalnie się z wami przywitać spokojnie. Na 9 jestem umówiona do fryzjera. W sensie do mojej siostry. Będziemy ścinać włosy, będziemy robić kolor, dlatego że, nie wiem czy pamiętacie, ale my jutro wyjeżdżamy. W sensie nie pamiętacie, że jutro, ale ogólnie, że w czerwcu. Jutro mamy 13 czerwca, czyli naszą już trzecią rocznicę ślubu i Krystian znowu coś fajnego wymyślił, jakiś taki niewielki wyjazd, chociaż większy niż w tamtym roku i 2 lata temu. Wcześniej muszę zrobić siebie. Mam dzisiaj fryzjerę, paznokcie u stóp, paznokcie u rąk zrobiłam kiedy? 2 dni temu, ale widzicie to w tym vlogu. I na 20 jestem umówiona na rzęsy, ale nie jestem przekonana do tego, czy ja te rzęsy chcę. Lubię się je bez rzęs, ale uznałam, że a wiecie, tutaj będzie ciepło, gorąco, nie będę się malować, to będę mieć rzęsy. Na 21 stopni nie będę się malować, już to widzę. Pewnie zrobię te rzęsy i będę żałować. Krystian pojechał o 4 rano kupić jakieś alufelgi i opony nowe, bo się okazało, że te nasze letnie się nie nadają, więc dodatkowa sprawa doszła. I śmieszne jest to, że miesiąc temu, ja tak mówię do Krystiana, człowieku, 11 czerwca, czyli 2 dni przed wyjazdem, to już my będziemy wszyscy spakowani, będziemy gotowi do wyjazdu. No a my wyjeżdżamy jutro, ja dzisiaj nastawiłam jeszcze ostatnie pranie, licząc, że mi to oczywiście wyschnie, nawet walizek jeszcze nie wyciągam, a co dopiero myśleć o pakowaniu. Ostatnie 3 dni to było właśnie generalne sprzątanie domu i wycięło nas to totalnie. A teraz ogarniam siebie, bo widzę, że moja siostra już jest gotowa, czeka na mnie, więc zasiadam na fotel i ścinamy w końcu włosy, bo już totalnie się nie układały. Lecimy z tematem. Everybody has their job, 9 to 5. Jak już kupiłaś te filiżanki, to moglibyśmy je wykorzystać. Ja jeszcze kawy nie piłam. Zrób se, umiesz przecież. Ona znowu będę w zmywarce. A to muszę zrobić 2 kawy chyba. To nie chcę. W sensie 2 kawy, nie będę filiżanki. Scared to risk what the future might bring. What the future might bring. Na zdjęciu ci się podobało. Miałam nam wziąć ciastka, ale stwierdziłam, że będziesz tu z dziewczyną, tą drugą i głupę tak, że z ciastkiem. Wydaje mi się, że jest okej. Bo ostatnio było na prosto, tak, nie? Tak, ale się skróciłem mocno i się zrobiła taka kulka z buzi. A i kolejna sprawa, teraz masz odsunięte na prosto, a często zakładasz za uszy. Ja też mam jedną stronę dla ucha. No, to wydaje mi się, że wystarczy, jak za ucho jest, bo będą za krótkie znowu. No pięknie. Pięknie. Ale dobrze, tak w odświeżonych włosach już naprawdę bardzo, bardzo tego potrzebowałam. Jadę teraz prosto po fryzjerze na paznokcie. Będę sobie robić pedikur, tak to się chyba mówi. Ostatnio robiłam, nie chcecie wiedzieć kiedy. W styczniu. W styczniu! Już mi całe zeszły, tak wiecie, śmiercią naturalną. Były już takie dni, że można było ubrać sandałki, a ja chodziłam cały czas w zabudowanych butach, po prostu wstyd. Także jadę teraz na paznokcie. Będę też musiała jechać do galerii, bo te buciki, ja nie wiem czy wam mówiłam, paragon jeszcze i wszystko, te buciki co kupiłam na Dee są za duże. I ja coś czuję, że
że Nadia zostanie bez butów. Ja nie mam butów jeszcze do wody, chociaż słuchajcie, pogoda ma być tak beznadziejna, ma być 21 stopni, ma padać deszcz, że ja w ogóle pewnie wody nie, z wody nie skorzystam, z plaży nie skorzystam, więc bardziej chyba jedziemy po prostu zmienić otoczenie i wypocząć. Ale cóż, jak do tej pory byłam tak wręcz tym załamana, dosłownie, tak teraz mam takie podejście, fajnie, że jedziemy razem, całą rodzinką, spędzimy w końcu naprawdę tak czas jak trzeba. Nie, że tu co chwilę coś trzeba zrobić, tu Krystian coś musi przy laptopie, tu ja coś, tu jakiegoś maila, tu tamto, siamto. Naprawdę najbardziej mnie cieszy to, że będę mogła usiąść nawet na tej plaży w tych 20 stopniach, jeżeli nie będzie padał deszcz, i bawić się piachem, łopatką z Nadią. To mnie najbardziej po prostu cieszy, że spędzimy czas razem. Powiedz mi, co ty na to, bo patrząc na to, że mamy taką możliwość, że ty wrócisz, myślę, że mniej więcej po tym, jak ja skończę paznokcie, to żeby iść na te pierogi. Pierogi jeszcze przed odebraniem Nadii? Tak! Tak! Super, no to git. Dobra. Jeszcze pierogi. Zobaczmy, za co on tyle zapłacił. No i co? Wygląda normalnie. No jakoś nie widzę specjalnej różnicy. Oj, kochanie. Różnica jest cholernie wielka. A ja nie widzę żadnej. Czekaj, zamknę tego. Patrzcie, zaparkowałam tu obok, zamykamy. Krystian wrócił i umówiliśmy się na obiad. Do... Na randkę. Mamy bardzo mało czasu, więc nie wiem, czy to w ogóle... Nie wiem, czy to w ogóle ma sens. I to jest takie najedzenie się? To jest takie trochę bardziej... Ej, właśnie, zadzwońmy. Wybrałeś, co jesz? Tak. Tak? Co? Te pierogi mnie nie zachwyciły i... To, co najbardziej mi się spodobało, to bacon burger. Kurde. A ty? Bo ja chciałam te burgery bao, ale chcę i burgery bao, i pierogi, więc stwierdziłam, że ty weźmiesz pierogi. Nie wezmę pierogów. To musimy wziąć i pierogi, i jedno, i drugie. A może być. Tak? Dobra, to ja dzwonię. Zadzwonię od razu, żeby zamówić, bo nie mamy za dużo czasu. Paznokcie mam zrobione, frencha zrobiłam standardowego. Żartujesz? Ale jestem zaskoczony. Pokaż! Zdejmij buciki! Spadł mi telefon z tego uchwytu w samochodzie i mi... I masz dziurę w nodze. Nie, stukłam się w kostkę. W sensie ja. Telefon mi stukł. A coś tak, że będzie siniak? Dzień dobry, ja bym chciała zamówić jedzenie, a my tam będziemy za jakieś ile? 15 tak. Minut, myślę 20. Tak, żebyśmy przyszli i było już jedzenie. Dadę tak radę? My będziemy jeść na miejscu, tylko nie mamy za dużo czasu, dlatego muszę zamówić wcześniej. Bierzemy pierogi z wieprzowiną czy z kaczką? Te z wieprzowiną weźmiemy i frytki z batatów i jedziemy już do państwa. Jesteś świetna w improwizacji. Też jestem. Mówię o tych, wiesz, frytkach. Frytki z batatów są zawsze super. Czemu w ogóle nie jesteśmy dzisiaj na diecie? Nieważne. No z Farą do wakacji nie zdarzyliśmy, ale trzymaliśmy się calutki ten czas. A dzisiaj jemy ciastka na... To jak ja zjadłem ciastko, to nie wiem całej reszty, co zamówiłam. Dam radę. Jak się jechało? Dobrze się jechało. A nie było ci nudno samemu? Tak, książkę słuchałem. Pytam się Krystiana, jak ci się włosy podobają? Sam odpowiedziałeś? Jak koła. Bo ja mu powiedziałam, że nie widzę różnicy, że dla mnie nie warte było tej pieniędzy, co zapłacił. I on mówi, I że jemu... vice versa, kochanie. I on mówi, że jemu jest strasznie przykro, że nie widzę różnicy. No ale no co, mam udawać, że widzę? No nie widzę różnicy. No, więc spytałam się go, jak moje włosy, on... Jak opony. Zamknięte? No. Nadusia, uważaj. I proszę, powiedz mi, że nie ma różnicy. No nie. Czy
czyste tylko. Nie od... Ale oprócz tego... To jest... Czy to się dużo gorzej prezentowało? Naprawdę? Piszcie mi tam w komentarzu, proszę, że to było warte. Przyjechaliśmy na zakupy do galerii po takie ostatnie już rzeczy, jak kapelusik, zakresana czapka, krem z filtrem i tak dalej. I panieneczka już bez wózka. Chyba po raz pierwszy tak celowo, a nie, że zapomnieliśmy, nie? Ale patrz, jakie meczy mamy buty wszyscy. Wszyscy, cała trójeczka. O, jednak do mamy. Pokaż tu buciki. Tu. Fajnie to wygląda. Okej. Okay. Po prostu sobie sama wsiadła. Zakupy bez wózka. Idziemy dalej? Chodź, idziemy. Na szprykę, bo to też tak nie wszystko jest oczywiste. Ale patrz, właśnie wybrane ładniejszą, różową. Nie, zmienia brykę. Patrz, no nie będzie jeździć jakimś takim maluszkiem. Coś czuję, że wiesz, stacjonarnie nie będzie takich małych rozmiarów. Może być problem. Nie, twoja super. Naprawdę twoja super. Tak? A ta siatka jest spoko? Bo tak się jest, to jest takie światło, że nie widać. Nie wiem, jak będzie na zewnątrz. Ja też nie powinienem widać, bo mam dość ciemne włosy, więc... Jeszcze ja bym chciała przymierzyć. Daj mamusi. Dasz mi jedną, bo wzięłaś już dwie. Super, dziękuję. A ty ubierasz sobie? Ej, super. Naprawdę? Super, bierz. Swim pants. Ile ona waży? Będzie LK 12-20, a z drugiej strony 3713 MK. Czekaj, czy będziemy zadowoleni z tej firmy? Ale są do wody. Nie. Mieliśmy. Takie żółte jakieś fajne. Te, które? Piątki, nie? Piątki. A to są pants. A pancy, no i są pancy, zwykłe. I się zastanawiam, czy nie bierzemy tych mokrych chusteczek, tylko że nie ma pojedynczych. W smyku mamy i to wszystkie rozmiary. 20, 21. Tutaj żółte, granatowe, także do wyboru, do koloru. I słuchajcie, jest godzina 20, a ja właśnie zmywam makijaż i nie do spania, zbieram się na rzęsy. Ja myślałam, że te rzęsy to będzie ostatnia rzecz, jaką będę robić przed wyjazdem. Nie wiecie nawet, jak bardzo i jak grubo się myliłam. Wy rozumiecie, że my nadal nie zaczęliśmy się pakować? My jutro jedziemy. Do tego mam jutro 4 egzaminy, a przygotowana jestem dopiero do 2. Także też się zapowiada ciekawie. Jeszcze tak po prostu łudzę się, że w ciągu dnia jutro to ogarnę. Ale nie tak sobie to wyobrażałam. Mieliśmy wyjeżdżać jutro o 5 rano. Wyjeżdżamy ponad 12 godzin później. Chociaż nie wiem, jeszcze łudzę się, że to się wszystko uda przełożyć, ten ostatni egzamin. Że na przykład napiszę go gdzieś z zaocznymi, to byłoby super. Bo inaczej to się po prostu to wszystko kiepsko zapowiada. To jest moja walizka spakowana, tutaj mam taką małą torbę. Bardziej ją wzięłam, żeby samą torbę wziąć, ale włożyłam do niej zabawki dla Nadi plus kapelusze, żeby się nie pognietły. Tutaj kupiliśmy taki namiot na plażę, żeby można było sobie go po prostu rozłożyć i w środku jeszcze Krystian tam włożył basen taki malutki, żeby też rozłożyć przy tym namiocie, a nie żeby Nadia na przykład do morza wchodziła. Krystiana walizka jest już w samochodzie, gdzie jeszcze była ogromna torba, mami bag z rzeczami Nadi. Jestem totalnie niezadowolona z efektu i nie mówię tutaj o tym, że jestem niezadowolona, jak mi Ania rzęsy zrobiła, bo zrobiła je przepięknie, tylko nie chciałam takiego efektu. Mówiłam jej ze 3 razy, że chcę delikatne, że tak naprawdę, żeby wyglądały tak jak moje wytuszowane, tylko żeby nie musiała ich malować na wakacjach, no i widzicie. Nawet wam się nie pokazywałam wcześniej, bo chciałam, żeby moje rzęsy wyglądały lepiej bez makijażu, żebym się nie musiała malować.
a bez makijażu wyglądam po prostu, więc najchętniej to bym poszła to ściągłe, ale nie mam totalnie już na takie rzeczy czasu, po prostu no szkoda mi kasy. Ja jestem po dwóch egzaminach, ale dobra wiadomość jest taka, że dwa kolejne, dosłownie w momencie, kiedy wychodziłam z uczelni, udało mi się przełożyć. Także będę pisać je dopiero jak wrócę z wakacji. Na pewno minusem jest to, że będę pisać je prawdopodobnie sama. Albo nawet będę mieć egzamin ustny, ale no, no i to, że będę myśleć o nich na wakacjach, ale no cóż, tak sobie zabukowałam wyjazd, jak to się śmiałam tam z jednym chłopakiem na roku, że ja byłam z wakacjami pierwsza, że to sesja mi się wpieprzyła w wakacje, a nie ja z wakacjami z sesją, w sesję. Więc i tak doceniam, że wyjeżdżamy koło właśnie 13, teraz mamy 13.20, a nie o 18 bym jeszcze pisała egzamin. Więc nie chcę wiedzieć, o której byśmy wyjechali. Minusem jest to, że no nie spakowałam nas wcześniej, więc tak naprawdę wróciłabym z uczelni, moglibyśmy jechać. Więc byłaby to jakaś godzina taka 11 coś. Plus tam jakieś dopieszczenie ostatnich rzeczy, a tak to no jeszcze 2 godziny zajęło nam pakowanie, ale no, tak mówię, nie narzekam, wsiadamy w samochód i jedziemy. Mamy wszystko na pewno, jedynie auto nie posprzątaliśmy. No. Ruszyliśmy, co prawda jeszcze we dwoje, więc zostawiłabym jej, już się cieszę, że po nią jedziemy. No. Jedziemy pomalutko. Odbieramy ze żłobka. Tak. I ruszamy w drogę. I ruszamy, już fajnie. Ponieważ dzisiaj mamy 13 czerwca. Tak. Nasza trzecia rocznica. Jeju, ej, dopiero jechaliśmy. Ej, praktycznie jest 14. Ej, no już staliśmy przed kościołem o tej godzinie. No. Ale jaja. 3 lata. 3 lata. Ej, jakby ktoś mi powiedział, że tak szybko miną 3 lata. Jeszcze rok temu, ja pamiętam, jak strasznie przeżywałam to, że już 2. Już 2, jakim cudem 2, że rok to bym uwierzyła, ale 2? A teraz tak, ej, tak mignęło. Dopiero przecież do Budapesztu jechaliśmy. A na rok byliśmy w Berlinie. Tak, daliśmy radę. Poszedłbyś ze mną jeszcze raz potem też? Tak. Kocham mnie, kocham mnie. Kawa. Ta jest moja? Patrz na napis. Nie, to moja. Podpisałeś kawę. Ta druga kawa? Tak, czyli to jest moja. Dlaczego ta druga? Bo tamta jest pierwsza. A gość 13, ojej! Ojeju! Aguś 13 czerwca 2000. Dlaczego 20? No bo wtedy się wszystko zaczęło, tak? Nasze jeżdżenie rocznicowe. W sumie nie, no wtedy nie, ale jedziemy. Mamy nadzieję, że gdzieś, gdzie będzie dużo cieplej. Znaczy, nie ciężko przeskoczyć tą granicę, którą 12 mamy. Stopni? Nie, no chyba. No 12. 14 jest teraz. 14 jest stopni. Mega zimno. W ogóle w nasz ślub mieliśmy tak, tak strasznie było ciepło, było ponad 30, bo wtedy... To grubo ponad 30 i o, jak się znalazło. No. Kto by pomyślał, że w czerwcu może być w ogóle tak zimno.